Witam Was, kochani bracia i siostry. Miło Was widzieć. W tym miejscu jestem, czy jesteśmy z żoną pierwszy raz, choć już w czasie remontu, zaraz na początku kiedyś oglądaliśmy, patrzyliśmy na to miejsce, ale dzisiaj jesteśmy na nabożeństwie i to jest wspaniałe. Cieszymy się bardzo, że macie piękne miejsce, macie gdzie się zgromadzać i to jest za to Bogu chwała i cześć niech płynie z Waszych i z naszych serc, bo to jest. Wspólne dzieło. Wiemy, że troszczymy się, kłopocimy się, aby mieć gdzieś się spotykać, aby mieć miejsca, ale też świadomości, że tam w górze będzie coś wspanialszego, że nasza ojczyzna to nie jest tutaj. Nasza ojczyzna jest w skąd zbawiciela oczekujemy i do tego dążymy. I po to się zgromadzamy, żeby się ta znaleźć. Po to się budujemy, zachęcamy, dodajemy sobie otuchy, aby znaleźć się kiedyś w wieczności razem. Tam w niebie u Pana, tam gdzie Pan Jezus poszedł, aby przygotować nam dom, i kiedy przygotuje, jak powiedział Ewangeliana, przyjdzie znowu i zabierze nas do siebie, bo On chce, abyśmy byli tam, gdzie On jest. I to jest wspaniałe. I do tego dążymy i robimy wszystko, abyśmy doszli do celu, doszli do tego miejsca. Przywożę pozdrowienia z naszego zboru, z czarnego. Kto nie był w czarnym w wiśle, to zapraszam do zboru. Zawsze w dawniejszych czasach mówiło się, że my mieszkamy już na końcu świata gdzieś. Ale ostatnio się to zmienia i mówi się, że mieszkamy na początku świata, że to się zaczyna tam wszystko w naszej miejscowości. Tam wypływa Wisła, jak wiecie, z naszej miejscowości. Widać pięknie od nas tam Baraniogórę, i ta Wisła płynie przez całą Polskę aż do morza. I to jest też takie, wiecie, takie czasami było kiedyś takie proroctwo, że, że tak jak ta Wisła płynie z Czarnego, z Wisły, tak i Ewangelia też płynie na całą Polskę. I to jest cudowne, z tego się cieszymy, radujemy. Także niech Bóg Was błogosławi i nas wszystkich. Chciałbym się podzielić takim. Mam wiele świadectw, ale nie będę dzisiaj dużo mówił na temat swój czy, co ta, czy jakieś inne sprawy, ale. Tak mi leży na sercu świadectwo swoje, żeby tak parę słów tylko powiedzieć. Dlatego, że nie wszyscy może mnie znają, nie wszyscy może słyszeli moje świadectwo. Mieliśmy, czy mamy taki okres zboża, że w tym roku od samego początku już to właśnie się skończyło, ale zacząłem ja od tego, żeby każdy... Na początku nabożeństwa powiedział swoje świadectwo dla przypomnienia, bo nie wszyscy, może, słyszeli, nie wszyscy już pamiętają, jak ktoś się nawrócił, jak to wyglądało. I myślę, że to jest takie cenne, kiedy przypominamy sobie, co nie znaczy się, że, że mamy wszystkiego tam opowiadać, jakiś życiorys, ale ważne rzeczy trzeba przypominać, ważne rzeczy trzeba mówić, i to jest bardzo ważne. Dzisiaj też chcę właśnie mówić na temat przypominania. Ale zanim właśnie będę mówił, czytał słowo Boże, chcę powiedzieć parę słów: jak Bóg stanął na mojej drodze. Wiecie, 40 lat minęło w tym roku, jak Pan stanął na mojej drodze, jak zbawił mnie, jak odkupił mnie. Żyłem w grzechów, żyłem w pijaństwie, żyłem w różnych nałogach. Wiecie, jak człowiek. Jest pijakiem nałogowym. To różne rzeczy się w tym, przy tym zdarzają, nie chcę o tym mówić, ale tylko wspomnieć o tym. Ale z łaski Bożej dzisiaj stoję przed Wami. Z łaski Bożej mogłem poznać Boga, mogłem zostać uwolniony od tych wszystkich rzeczy, które mnie zniewalały. A co najważniejsze, Bóg przebaczył mi winy. Bóg uwolnił mnie od pijaństwa, od tych wszystkich nałogów. Bóg darował mi żonę, Bóg darował mi dzieci, ale to już i przed tym. Dwójkę dzieci było, niż zanim poznaliśmy Boga. Najpierw żona się nawróciła, później ja się nawróciłem. Żona bojowała za mną. Nie trwało to długo dwa miesiące i ja oddałem swoje życie Bogu. Ale na co chcę zwrócić uwagę że tak jak Noe znalazł łaskę w oczach Bożych, tak, ja znalazłem łaskę w oczach Bożych. To mogę śmiało powiedzieć, dlatego że, choć żyłem jak żyłem, to starałem się być dobrym człowiekiem. Nie było niedzieli, żeby nie być w kościele. Nie było czegoś takiego, żeby tam kogoś okłamać. Byłem takim w oczach ludzi, byłem bardzo dobrym człowiekiem. I wiele ludzi mówiło, że tam mój sąsiad, który też różnie swoje życie prowadził, no on się musiał nawrócić. Ale o mnie mówili, ale ja, z czego ja się, Miałem nawrócić. Z czego? Przecież ja jestem takim dobrym człowiekiem. Ale wiecie, jak stanie przed obliczem Bożym, jak zobaczysz swoje grzechy, swoje winy, to wtedy wiesz, z czego Pan Bóg Cię uwolnił. I dzisiaj jestem bardzo wdzięczny Bogu, że uwolnił mnie od nałogu, że dał mi nowe życie. Życie nie jakieś poprawione, nie jakieś polepszone, ale nowe życie, tak jak czytamy w liście do Koryntian. Oto wszystko nowym czynie. Oto stało się i wszystko nowym czynie. Tak Bóg czyni z człowiekiem. Wiecie, człowiek poprawiony nie jest w stanie żyć dalej w tym poprawionym życiu. Ale kiedy jesteś nowym stworzeniem, kiedy Bóg wszystko zmieni w tobie, kiedy wyznasz swoje winy, wtedy całkiem inaczej to życie wygląda. Choć trudności przeżywamy wszyscy, i może nawet jeszcze większe niż ci, którzy nie znają Boga. Ale to jest wspaniałe, że mamy do kogo się zwrócić, mamy kogo prosić o łaskę, mamy naprawdę wspaniałego Boga, o którym dzisiaj chcę mówić, mamy wspaniałego przyjaciela, o którym chcę dzisiaj mówić, mamy wspaniałego lekarza, który leczy nasze i ciała, i dusze, a tym wspaniałym lekarzem jest Pan Jezus Chrystus, który jest wśród nas. Wierzę, że dzisiaj obecny na tym miejscu. Może tyle tylko o sobie, choć można by wiele mówić, ale chciałbym też jeszcze jedno świadectwo powiedzieć. Dwa tygodnie temu zwróciłem się do zboru, żeby przyjąć taką właściwą postawę względem ludzi, którzy przyjeżdżają do nas. U nas jest bardzo dużo przyjezdnych ludzi, a zwłaszcza kiedy jest weekend, kiedy jest sobota, niedziela, jest masę ludzi, bardzo dużo i czy był, były, były zabronione, był covid, to tak i tak ludzie przyjeżdżali niesamowicie masowo, że było to i jest dla nas właściwie takim troszkę uciążeniem, uciążliwe, dlatego że no, no różnie też postępują, różnie się zachowują, wiecie i człowiek czasami się denerwuje na to. No ale my jako wierzący ludzie, no jako postawę mamy przyjąć. Ja także zwróciłem właśnie do zboru, żeby, żeby taką postawę przyjąć, żeby, żeby nasze zachowanie ich kierowało w stronę Boga. Jest, wiecie, różne możliwości są, czy sami czasami przyjdą, czasami naprzykrzają się, no to nie idę i zaraz nie, nie nakrzyczę, jak to czasami się zdarza. Nie wygoniuj, bo tak jest czasami, wiecie, różnie to bywa, bo naprawdę różnie też postępują. Ale żeby im okazać miłość, żeby, żeby w miarę możliwości naprawdę wskazać, kim jesteśmy i wskazać na Jezusa Chrystusa. I wiecie, momentalnie przyszło doświadczenie. Mamy owce, mamy gospodarkę i tak jak ludzie już przyjadą, już się czują tak wolno, no to puszczą psa i tak sobie hasa, wiecie... I przyleciał pies i przegonił nasze owce, a przed tym jeszcze wilki też były i te owce takie wystraszone wszystko porwały tam całego tego, to ogrodzenie wszystko, no, no iść i tak naprawdę, iź i nakrzyczeć by trzeba było. ale wiecie, zaraz mi się to przypomniało, przecież to mówiłeś, jak się masz zachować? Mówiłeś przed zborem, zachęcałeś zborowników, jak się masz w takiej sytuacji zachować, a ty byś teraz chciał tam, tylko zawołałem, za, uwiążcie sobie tego pieska, bo widzicie, że owce uciekają i, i było naprawdę, było dość, dość ciężko. Ale zaraz mi się to przypomniało, przebaczyłem i, i oni wzięli psa, e, uwiązali i poszli, my znowu owce wygonili i było dobrze. Druga sytuacja, w niedzielę rano siedzę, przygotowuję, znaczy nie przygotowuję, ale tak myślałem, notowałem sobie coś na nabożeństwo. Zeszło niedzielę, i wcześniej rano dzwonek dzwoni, i znowu tak myślę, no, co znowu zaś ktoś coś chce? No, znowu takie, wieś, wiecie, przyszło na mnie i otwieram. Przyszedł taki pan, spragniony, prosił o szklankę wody. Wiecie, tak, parę, w pierwszej chwili taki, taki odruch, ale z drugiej strony. No, z radością, z dzięknością, przecież słowo Boże mówi, nawet kubek zimnej wody nie będzie wam zapomniany. I mogłem mu podać, i, i cieszyłem się, że choć, choć mi przeszkodził, że czytałem Słowo, czy modliłem się, jednak wiecie, ważna jest moja postawa względem każdego człowieka. A przede wszystkim, żeby wypełniać Boże Słowo, wypełniać Bożą wolę i to przynosi owoc. Jakby człowiek się oburzył czy coś nawet powiedział, a idź sobie tam gdzie indziej. Wiecie, byłoby to obciążenie dla mnie, dla nas. I dlatego też Wam to mówię, żebyśmy my, jako dzieci Boże, jako ludzie wierzący, którzy znamy słowo Boże, jako postawę powinniśmy przyjąć względem innych ludzi. Względem siebie nawzajem bardzo ważna jest postawa względem siebie nawzajem. Czy siebie błogosławimy, czy życzymy sobie wszystkiego dobrego, czy też czasami. Różnie to, Jak wiecie, różnie to bywa. Ważne jest, żeby taką właściwą, właściwą postawę zajmować względem siebie, ale też względem tego świata, względem tych ludzi. Wiemy, w jakich czasach żyjemy: ludzie różne potrzeby mają, różne sytuacje wynikają, i my, jako ludzie wierzący, jako Kościół Boży, powinniśmy właśnie właściwą postawę przyjmować. Czy mógłbym prosić trochę wody? Także jest to bardzo ważne, żeby, żeby no nasze zachowanie, wiecie, było na właściwym poziomie. Ja przepraszam, jak tak coś mi wyjdzie po wiślańsku. Dlatego, że no, jestem wiślaninem urodzony, gwaru nauczony mówić i nie wszystko mi wychodzi tak, jak trzeba. Choć powiem wam, że kiedy usługiwałem, tak może na marginesie, w Legnicy u brata Marka Tomczyńskiego. Też tak wstrzymywałem się, żeby nie powiedzieć coś po naszemu po wiślańsku, gwaro. Później rozmawiałem z Markiem, że no przepraszam bardzo, jak tam mi coś wyszło. A on mówił, myśmy przecież czekali, kiedy powiesz coś o, po wiślańsku. a ja się tak wstrzymywałem, żeby, żeby nie powiedzieć. Także tak samo u was tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jadąc tutaj do was. Przypominałem sobie, czy, czy, czy Bóg mi przypominał, to kim jesteśmy, czym jesteśmy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I cały czas tak jadąc, aż do ustronia później, bo już rozmyślaliśmy, rozmawialiśmy coś między sobą, ale wiecie, piękne. Piękne obietnice. Nie będę tego wspominał, ale na przykład jedna taka rzecz, która mnie, mnie tak dotknęła niesamowicie, kiedy jadąc. W psalmie jednym jest napisane: kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kimże jestem? Kimże Ty jesteś? Kimże ja je? tak sobie w sercu zadawałem i tak jak psalmista mówi: kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Że uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Obdarzyłeś łaską i można by było wiele wspaniałych rzeczy mówić na temat, co Bóg czynił w życiu naszym i dalej czyni. I wiecie, to jest niesamowite, kiedy Duch Święty nam przypomina, Duch Święty nam wskazuje, jaką mamy pozycję i też jak powinniśmy się zachowywać. I wiele, wiele takich innych obietnic, które dochodziły do mojego serca, abyśmy byli świadomi, kim jesteśmy. W Jezusie Chrystusie. I kiedy Pan Jezus schodził po ziemi, kiedy miał odejść już z tej ziemi, kiedy mówił uczniom, że, że odejdzie i dał, mówi, że daje im i czy obiecuje im ducha prawdy, ducha pocieszyciela, to w XIV rozdziale 25 i 26 wiersz mówi tak: To wam powiedziałem z wami przebywając. I 26 wiersz, lecz pocieszyciel, duch święty, którego ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. I tak bardzo ważne jest, żeby właśnie chodzić w duchu świętym, żeby mieć ducha świętego, który nam przypomina. Może zanim dalej będę mówił o przypominaniu, przeczytam. Z księgi Izajasza takie słowo, które mówi coś takiego. Z rozdziału 43, wiersz 18 i 19. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się. Rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. Wiecie, z jednej strony Słowo Boże nam mówi, żeby pewnych rzeczy nie wspominać. Jakbyśmy czytali Księgę Izajasza, wiemy, jakie rzeczy się tam działy, jakie trudności, niewola, wojny, napady, różne sytuacje trudne działy się, i Pan Bóg mówi do nich: Nie wspominajcie tego, bo Bóg czyni nowe rzeczy. I tego możemy doświadczać. Ale też kiedy czytamy inne miejsca, to Słowo Boże mówi, żebyśmy sobie przypominali. I o tym chcę czytać może najpierw z Psalmu 105. Nie będę mówił o tym, nie wspominajcie, dlatego że to jest inny temat, ale żebyśmy byli świadomi tego, że są rzeczy, których nie musimy wspominać, czy nie powinniśmy nawet wspominać. Bo Bóg jest Bogiem rzeczy nowych. Ale też są rzeczy, o których wiele mówimy, żeby sobie przypominać, i właśnie Duch Święty jest nam do tego dany, aby nam przypominać. I w Psalmie 105 są takie piękne słowa, które nam przypominają o Bogu, jaki jest, jaki jest dobry. Może przeczytam parę wierszy z Psalmu 105. Wysławiajcie Pana! Wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego, chlubcie się imieniem Jego świętym. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. W innym tłumaczeniu ten piąty wiersz mówi przypominajcie sobie, przypominajcie sobie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach uz Jego. Wy to potomkowie Abrahama, sługi Jego, synowie Jakuba, wybrańcy Jego. On jest Panem, Bogiem Waszym. Prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał, Tysięcznym pokoleniom. Może do tego, do tego miejsca, można by cały ten psalm czytać, ale jest tutaj właśnie wyraźnie jest napisane: pamiętajcie, przypominajcie sobie to, co Bóg uczynił. Każdy z nas może teraz właśnie wspomnieć sobie to, co Bóg uczynił dla Ciebie i co ciągle czyni. To jest bardzo ważne. To nas podnosi, to nas zachęca, to nas buduje, kiedy Jesteśmy świadomi, tak jak już właśnie mówiłem, kiedy jechałem w to, tutaj w tą stronę, kiedy Bóg nam przypomina, kiedy Słowo Boże nam przypomina, co Bóg uczynił dla nas. I chcę dalej czytać z Nowego Testamentu. Piękne słowa właśnie w liście Piotra. Piotr wiele na ten temat mówi. I chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list Piotra. Zaraz na początku. Trzeci rozdział będziemy czytać. Tutaj Piotr mówi, jakie mamy przywileje, co nam jest darowane w Jezusie Chrystusie. I przypomina, jak bardzo ważne to jest pamiętać o tym, wiedzieć o tym i przypominać sobie. I czytajmy drugi list Piotra, Trze pierwszy rozdział od trzeciego wiersza, na razie do jedenastego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą. Pożądliwość. I właśnie Bóg nas obdarzył wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale dalej też Piotr mówi: właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, i dodam siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiecie piękne słowa, które mówią, że mamy dołożyć, że nie tylko to, co otrzymaliśmy Zostaliśmy obdarowani wszystkim. Bóg nas błogosławi, pobłogosławił, ale jednak życie nasze polega na tym, żeby dołożyć starań, żeby czynić wszystko, żeby to, co mamy, mogło się pomnażać. Nie możemy zostać na takim poziomie, jak, jak jesteśmy, ale dalej, póki żyjemy, powinno to się pomnażać w życiu naszym. Wszelkie cnoty. Wszelkie dary, to wszystko Słowo Boże wyraźnie mówi, ma się to pomnażać w życiu naszym i dołożyć wszelkich starań. Wiecie, to co ja zawsze tak mówię, to co ja mogę zrobić, to co Ty możesz zrobić, to róbmy. A resztę, powierzmy, resztę życia naszego, resztę naszych spraw i tego wszystkiego, powierzmy w ręce Boże. Bo Pan Jezus też powiedział, że beze mnie nic nie uczynicie. I nie damy rady uczynić tego, co jest nam darowane, ale w Jezusie Chrystusie, w mocy Ducha Świętego i chcąc, i pragnąc to czynić, możemy to uczynić. Dlatego niech to wszystko, te wszelkie cnoty, te wszelkie przywileje, które mamy w Jezusie Chrystusie, niech one się pomnażają, niech one się rozchodzą, niech one Wypływają z naszego życia, bo ten świat, czy my nawzajem, potrzebujemy siebie nawzajem i właśnie tych owoców, które powinniśmy przynosić. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i powołałem, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc był trwały. Musimy być tego świadomi, że. Jesteśmy powołani i wybrani do tego, aby przynosić owoce dla Królestwa Bożego, dla siebie nawzajem, ale też i dla Boga, dla Królestwa Bożego. Niesamowicie mnie też to słowo, tutaj ten jedenasty wiersz yy, pociesza, czy zachęca, czy, czy nawet dziwi. Jak wiemy, kiedy wchodzimy na tą drogę, Biblia mówi, że wąska jest to droga. Że tam niewielu wchodzi na tę drogę. Bardzo wąska, tam nic nie, ze sobą nie weźmiemy, tylko my i sam nasz wszechmocny Bóg. Ale na końcu tej drogi tutaj jest napisane, w ten sposób będziecie mieć szeroko otwarte drzwi do wejścia wiekuistego królestwa pana naszego. To jest wspaniałe, że na początku ta droga jest wąziutka, ale na końcu jest szeroko otwarta. Abyśmy mogli wejść, abyście mogli wejść. Z właśnie z owocami, z darami, z błogosławieństwem Bożym. I to jest cudowne. Wiecie, ja nie bardzo lubię ten, ten werset, czy, czy w ogóle to słowo. Dalej Piotr coś niesamowitego pisze. Kiedy był świadomy, że, że mu trzeba będzie odejść, i świadomy był, jak ważne są to słowa, które napisał. I dlatego 12 wiersza mówi tak. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Chociaż o tym wiecie, chociaż jesteście utwierdzeni, ale ważne jest przypominać sobie to. Ważne jest być świadomy na co dzień tych wspaniałych, cudownych rzeczy, które Bóg nam darował i które powinniśmy właśnie czynić, wykonywać. I trzynasty Wierz mówi. Uważam zaś rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać Was przez przypominanie. I to jest ważne, żebyśmy sobie przypominali. I my dzisiaj na tym miejscu dodawali sobie otuchy, tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy. Jest mowa, żeby nie opuszczać społecznych zgromadzeń, żeby chodzić na nabożeństwa, żeby być razem. Wiecie, dla mnie największą tradycją, Tragedią było, kiedy był ten COVID, że zabronili nam się zgromadzać. Ja się z tego z powodu nawet rozchorowałem. Jak można się nie zgromadzać? To nie jest to, kiedy gdzieś tam przez internet, przez e, telewizję czy, czy przez e, online się, się spotykamy. Ważniejsze, najważniejszą rzeczą jest być razem. I wtedy Biblia mówi, dlatego, bo dodajecie sobie otuchy. Myślę, że jesteście tego świadomi. My jesteśmy tego świadomi. Myśmy wszystko robili, ja mówię, to jest niemożliwe. Były zbory, które się zamykały. Robiliśmy dwa nabożeństwa, trzy nabożeństwa, ale chociaż w małej grupce, ale żeby być razem. I tam w liście do Hebrajczyków właśnie czytamy: Wiedząc, że ten czas się przybliża. Tym bardziej, kiedy wiemy, że czas się przybliża, kiedy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Tym bardziej powinniśmy się razem spotykać, razem zachęcać, jeśli trzeba to i napominać, jeśli trzeba to i zwracać uwagę, ale zachęcać siebie, dodawać sobie otuchy, a to tym bardziej, jak wiemy, że ten dzień się przybliża. Tym bardziej potrzebujemy siebie nawzajem. I trzynasty wiersz, który już czytałem, uważam za rzecz, rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. I niesamowity piętnasty wiersz. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu. Stale to mieli w pamięci. Apostoł Paweł był świadomy, jak ważna to jest rzecz, jak ważna to jest sprawa. Abyście mieli to w pamięci, abyście nie zapominali o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, dzisiaj wiele wierzących zapomina o przyjściu Pana Jezusa. Jest tak, taki czas, takie zabieganie, tyle różnych myśli, obowiązków. I wiele osób wierzących, szczerze wierzących, albo obojętnych, albo zapomina, że przecież wkrótce Pan nasz przychodzi. Jak ważne to jest sobie przypominać. I apostoł Piotr był tego świadomy, że nawet kiedy odejdzie z tego świata, to będzie wszystko robił, póki żył, będzie wszystko robił, aby to mieli w pamięci, aby byli tego świadomi. Myślę, że tym bardziej my w dzisiejszych czasach wiemy, w jakich czasach żyjemy. I dlatego jest bardzo ważną rzeczą, żeby pamiętać, żeby przypominać sobie to, co jest na dzień dzisiejszy, w jakich czasach żyjemy, ale też to, co nadchodzi, co przychodzi. Wiemy, że przychodzi sąd na ten świat. Wiemy, że czas się kończy na tym świecie. To, co się dzieje wokół nas, to nie trzeba. Nie trzeba jakichś filozofów. Słowo Boże czytamy i wiemy w jakich czasach żyjemy. I ważne jest, żeby mieć to w pamięci i nie tylko mieć w pamięci, ale dołożyć wszelkich starań, robić wszystko, żeby dojść do celu, bo celem naszym jest zbawienie duszy. To jest nasz cel. Po to jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby się jeszcze bardziej umocnić wierze. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Potrzebujemy dzisiaj wiary. Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy miłości, żeby w tym wszystkim wytrwać, żeby się nie poddać presji tego świata. I apostoł Piotr mówi, dołoży wszelkich starań, aby kiedy odejdzie z tego świata, stale mieć to w pamięci. Trzeci rozdział drugiego listu do Piotra, drugiego listu Piotra. Właśnie Piotr mówi, o przyjściu Pańskim. List ten umiłowany, umiłowani, jest już drugim listem, który do Was piszę, a w nim chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły Wasze. Piękne słowa zachęcające do tego, aby przypominać sobie, aby nasze serca, nasze umysły były czujne, żebyśmy byli czujni Pan Jezus we wielu miejscach mówi: czuwajcie, módlcie się, trwajcie we mnie, trwajcie w Bożym Słowie, abyście mogli ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Synem Człowieczym. Czy kolejny raz dzisiaj dociera to do naszych serc, że kiedyś staniemy przed Synem Człowieczym? Każdy człowiek stanie, jedni po prawicy, drudzy po lewicy. Jest napisane, że każde. Kolano się ugnie. O tym powinniśmy wiedzieć. Tego powinniśmy być świadomi. Abyście pamiętali, przypominali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, na i na przykazanie Pana Zbawiciela, podane przez apostołów Waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach Ostatecznych przyjdą szydercy z dwinami którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalady wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego słowa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Szczególnie ten ósmy wiersz mówi do nas dzisiaj: Niech to jedni, jedno, umiłowani. Bóg zwraca się. Do nas Piot zwraca się do, do kościoła, do zboru, umiłowani. Niech to jedno nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak dzień, jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bożą wolą jest, aby każdy człowiek był zbawiony. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to słowo nam wyraźnie mówi, że Bóg nie zwleka, lecz okazuje cierpliwość. Tak wiele ludzi mówi, że a nie wiadomo jak to będzie nawet wierzący ludzie od kiedy już tak jest jak było od, od kiedy już się mówi o przyjściu już nawet daty były wyznaczane i różne różne inne sytuacje się działy i dlatego jest to bardzo ważne żeby w tym wszystkim być czujny tak jak ten pierwszy wiersz mówi żeby utrzymać w czujności umysły nasze żeby się nie poddać temu co się mówi bardzo często właśnie Dochodzi do, nas uszu, do naszych uszu, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale przyszli ludzie do upamiętania. Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony, ale tylko ci, którzy wierzą, którzy trwają i wytrwają aż do końca, musimy być tego świadomi. I właśnie dziesiąty wierz mówi: a dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą i żywioły rozpalone stopienią. Ziemia i dzieła ludzkiej na niej stworzą. Wiemy, że Biblia mówi o nowej ziemi i nowym niebie, gdzie mieszka sprawiedliwość. Dlatego tym bardziej potrzebujemy czujności, tym bardziej potrzebujemy takiej trzeźwości, takiej roztropności, mądrości, jak się zachować, jak odpowiedzieć, co zrobić. Potrzebujemy dzisiaj. Tak jak przy powieściach Salomona jest napisane, że mądrość mieszka z roztropnością. Wiecie, ja nieraz się nad tym zastanawiałem i tym bardziej widzę, jak dzisiaj potrzebuje nie tylko mądrości, ale roztropności, żeby wiedzieć, jak się zachować, co odpowiedzieć, co zrobić, jaką decyzję podjąć, czy się odwrócić, czy iść. Wiecie, to są niesamowite, to są codzienne sprawy życia naszego. Rano wstajesz i już potrzebujesz podejmować decyzję. Rano wstajesz i już albo jest fajnie, albo też czasami jest trudno i już potrzebujemy właśnie Ducha Świętego, którego, o którym czytaliśmy w Ewangelii Jana, który nas prowadzi we wszelką prawdę, który nam przypomni wszystko, co, nam, co Pan Jezus powiedział, co mamy zrobić, jak zrobić. I to są wspaniałe rzeczy, wspaniałe słowa, które są tak bardzo ważne na dzień dzisiejszy. I tym się właśnie dzielę z, z Wami, bo wiem, wiem co mówię. Im dzieliłem się tym zeszłym tydzień na nowożeństwie i dzisiaj dzielę się, bo tak mi to cały tydzień leży na sercu. I dalej czytajmy. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być Wy świętym. Postępowaniu i w pobożności. Skoro wiecie o tym, wiemy o tym, jak powinniśmy się zachować, jak powinno wyglądać nasze życie, kiedy oczekujemy, kiedy pragniemy przyjścia Pańskiego, jak to powinno wyglądać. W liście Jana czytamy takie słowa: Że jeśli pokładamy w Nim nadzieję, to oczyszczamy się tak, jak On jest czysty. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli tego świadomi. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Także jesteśmy świadomi, nie, nie do końca wszystkiego, ale jesteśmy świadomi w jaki sposób to wszystko się wydarzy. Różnie można to, to na ten temat myśleć. Ale to, co jest napisane, tak przyjmujmy, jak jest napisane. I trzynasty wiersz mówi, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. To, co już cytowałem. Czy oczekujemy, czy oczekujemy, czy jesteśmy tego świadomi, czy oczekujemy właśnie nowej ziemi i nowej, nowego nieba, gdzie mieszka sprawiedliwość? I dalej 14 wiersz mówi przeto umiłowani. Znowu kieruję słowa umiłowani. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni, zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Starajcie się to, co możemy robić, to co zróbmy, pomnażajmy, oczyszczajmy się tak, On jest czysty. I oczekujmy z radością i z wdzięcznością. Na ten dzień. Wiecie, świat żyje w niepokoju. Ludzie niewierzący, ludzie niegotowi nie żyją w strasznym strachu i niepokoju, tłumią to różnymi rzeczami. My nie musimy żyć w niepokoju. My nie musimy się tworzyć. Pan Jezus powiedział: nie twórzcie się, niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To już wspominałem, bo w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Ale pan Jezus mówi: Idę przygotować wam miejsce. Jeśli przygotuję, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. To mówi osobiście pan Jezus. A cierpliwość pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał. I to czytaliśmy też w dziewiątym wierszu. Że Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, lecz okazuje cierpliwość. I cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest łaskawy i miłosierny, Bóg przebacza, oczyszcza i Bóg czyni nas swoimi dziećmi. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Ale jeśli przyjdzie, staniemy przed nim, to się objawi, kim będziemy, kim jesteśmy. Będziemy do niego podobni. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Tak wiele ludzi przekręca Boże Słowo. Tak wiele ludzi do końca nie, nie przyjmuje Bożego Słowa. Dzisiaj jest naprawdę trzeba uważać. Trzeba być ostrożny, co się słucha, co się widzi. Trzeba być naprawdę ostrożny. Cokolwiek nie wiemy, czy, czy nie jesteśmy pewni, bierzmy Boże Słowo. I sprawdzajmy, czy tak jest napisane. Czy tak jest napisane? Czy to jest akurat tak, jak, jak się słyszy, czy jak się widzi? Ważną jest rzeczą właśnie chodzić w Duchu Świętym, bo On nam przypomina, On wprowadza nas we wszelką prawdę. I bardzo ważne jest nie zasmucać Ducha Świętego. Wiecie, kiedy zasmucamy Ducha Świętego, kiedy nie czynimy Bożej woli, kiedy człowiek jest nieposłuszny Bożemu Słowu. Duch Święty jest zasmucany i wtedy jesteśmy narażeni na różne złe rzeczy. Dlatego ważną rzeczą jest i dzisiaj kolejny raz też to przypominam. Jak ważne sobie ważne jest chodzić w Duchu Świętym, nie zasmucać Ducha Świętego. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. I jest to niesamowicie ważne, żeby nie zasmucać ale być posłuszny Bożemu Słowu, Duchowi Świętemu. Siedemnasty wiersz mówi, wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska, abyśmy się nie dali wyprzeć, abyśmy się nie poddali, abyśmy się nie oglądali wstecz, Abyśmy się nie cofali, ale szli do przodu. Czasami różnie bywa w życiu naszym, czasami i upadamy. Czasami jesteśmy i powaleni, ale nigdy nie pokonani. Bo Jezus Chrystus jest z nami. On jest naszym zwycięzcą, On zwyciężył na Golgocie. On przyniósł nam zwycięstwo, darował nam łaskę zbawienną. I ostatni wiersz mówi. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wzrastajcie w łasce. Łaska Pana Naszego. Apostoł Paweł, każdy list zaczyna i rozpoczyna. Łaska Pana Naszego niech będzie z wami. I ja tego wam życzę. Niech się ona rozmnoży, niech się ona pomnaża. Żyjmy Żyjmy w tej łasce. Nie lekceważmy sobie. Nie bądźmy obojętni. To jest niesamowicie łaska Boża. Wiemy, co to jest łaska Boża. Na co nie zasłużyliśmy, a Pan Bóg nam to darował. Nikt z nas nie zasłużył na zbawienie. Nikt z nas nie zasłużył. A jednak Bóg z łaski swojej i nie my go wybrali, ale On nas wybrał. On stanął na naszej drodze. I z łaski dał nam zbawienie. Przebaczył nam i przebacza nam wszystkie winy. Daruje nam życie wieczne z łaski. I to, że tu dzisiaj jesteśmy, to, że dzisiaj słuchamy Słowa Bożego, to, że możemy podnosić ręce i uwielbiać Boga, to, że myśmy mogli przyjechać do Was, to jest łaska Boża. To, że się możemy dzielić świadectwem, to, że się możemy dzielić Słowem, to jest wielka łaska Boża. Nigdy w życiu bym sobie nie pomyślał. Ja byłem nieśmiały, ja w ogóle coś powiedzieć komuś, to, to się wstydziłem, choć do dnia dzisiejszego pewne rzeczy mi zostały. Ale stoję przed wami i dzielę się Bożym słowem. Bożym Słowem. Stoję wiem, świadomy jestem, że stoję przed Bogiem. I to, co mówię, to i Bóg słyszy. On widzi, On zna Twoje serce, On wie, kiedy siedzimy, kiedy stoimy, kiedy Go uwielbiamy. On wie teraz, co Ty myślisz, czego potrzebujesz, czego pragniesz. A Słowo Boże mówi, ja pragnącemu dam darmo z drzewa żywota. Jeśli pragniesz Boga, On to zaspokoi. To do mnie przyjdzie, Niech się napije, tak mówi Pan Jezus. I mamy taką możliwość, kochani, dzisiaj się modlić o siebie nawzajem, jeśli są jakiekolwiek potrzeby. Jeśli może zapomniałeś o czym, może sobie chcesz przypomnieć jeszcze, może chcesz, aby Duch Święty cię wypełnił. Jakiekolwiek są potrzeby. Wierzę, że Bóg jest wśród nas, bo gdzie jest dwóch albo trzech, tam jest Jego obecność. Nas tutaj jest więcej. I wierzę, że Boża łaska jest na tym miejscu. I to, że tu jesteś, to, że tu jesteśmy, to jest łaska dla nas. I możemy się modlić o siebie nawzajem, możemy się błogosławić, możemy prosić Boga o to, aby nas dalej prowadził. Jeśli nie możemy sobie dać rady z czymś, jeśli upadamy, cokolwiek jest w życiu naszym, może nie ma przebaczenia, a może żyjesz w grzechu. Jest ku temu łaska. I zawsze to podkreślam. Kiedy czytamy Stary Testament, zaraz na początku, wiecie, co tam jest napisane? Bóg żałował, że stworzył człowieka. Tak się człowiek sprzeniewierzył. Tak się naprzy, naprzykrzył Bogu. Ale tam czytamy, ale Noe Znalazł łaskę w oczach Bożych i każdy z nas może powiedzieć, że znalazł łaskę w oczach Bożych i jeszcze może znaleźć, bo jeszcze czas łaski trwa, jeszcze się czas łaski nie skończył. Dlatego chciejmy to wykorzystać. Nie zmarnujmy ani jednej chwili, póki jest czas łaski. Bo Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie i na niej spłoną. wtedy już będzie za późno. I ja nie mówię to po to, żeby was straszyć, żeby nas straszyć. Ja mówię po to, abyśmy podnosili głowy wzwyż, gdyż zbliża się odkupienie nasze. To, co się dzieje wokół nas, to wszystko się dzieje w taki sposób, żebyśmy się podnosili głowy wzwyż. Nie cieszymy się z tego, co się dzieje i smucimy się i bardzo często płaczemy. Ale serca nasze się radują. Dlaczego? Że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. A jeśli nie jesteś tego pewny, że Twoje imię jest zapisane, możesz dzisiaj to uczynić. Bo dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj, jeśli głos Boży słyszysz, nie zatwardzaj serca swojego. Otwórz swoje serce. W jakiejkolwiek potrzebie Bóg ją zaspokoi. On jest Bogiem, który zaspokaja nasze potrzeby. Może nie tak, jak my byśmy to chcieli. Może nie w takim czasie czy okresie, jak my byśmy to chcieli. Ale Słowo Boże się nie zmienia. I On chce nas błogosławić. I On chce, abyśmy nie wyszli z tego miejsca tacy, jacy przyszliśmy. Bóg chce nas ubłogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios. Kolejny raz, czy na nowo, czy jeszcze w większej mierze. Ale dołóżmy wszelkich starań. Co możesz zrobić? Otworzyć swoje serce. Co możesz zrobić? Otworzyć swoje usta, aby zawołać, aby prosić. A Bóg to uczyni dla nas. Taki jest nasz Pan. Zrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, nigdy się nie da zadość poznać. Póki jesteśmy, żyjemy w tym ciele, dopiero jak się spotkamy z Nim, poznamy Go takim, jakim jest. Dzisiaj Go nie jesteśmy w stanie poznać w pełni. To jest Bóg. Boże słowo jest niesamowicie niepojęte do naszego umysłu. On się nie zmienił. Jaki był przed wiekami, taki jest dzisiaj. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam na wieki. I wierzę, Was chce błogosławić, nas chce błogosławić i dodać siły i otuchy, abyśmy wytrwali, bo celem naszym jest bawienie. Daremne by to było dzisiaj kazanie. Daremne by było to spotkanie, jeśli, jeśli byśmy nie dążyli do zbawienia, do życia wiecznego. To by było daremne. Jeśli by nie było zmartwychwstania, jak apostoł Paweł mówi, daremne jest nasze kazanie, daremne jest nasze spotkanie. Daremnie czas marnujemy. Bracia i siostry, jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby oddać Bogu chwałę, ale też oddać swoje życie całkowicie w Jego ręce, aby nas dalej prowadził i błogosławił abyśmy wyszli z tego miejsca rozradowani, na nowo napełnieni mocą z wysokości, abyśmy mogli sprostać temu wszystkiemu, co się dzieje wokół nas, dać odpór wszelkim atakom i dojść do celu, wytrwać aż do końca, bo kto do końca wytrwa, ten będzie zbawiony. Powstańmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj wyciągasz ręce do nas, aby nas błogosławić. Ty już to uczyniłeś tam na golgocie, kiedy powiedziałeś, że wykonało się. Ale dzisiaj kolejny raz. Jesteśmy świadomi, że wyciągasz swoje ręce, aby obdarzyć nas łaską, bo Ty takim jesteś. Ty takim jesteś. Ty dzisiaj chcesz nas obdarzyć łaską i litością i obdarzasz to że tu jesteśmy, to jest cudowne wspaniałe. Dlatego tak jak tu jesteśmy stoimy przed Tobą, Ty znasz nasze serca, nasze myśli, Ty wiesz, co teraz przeżywamy, co nas boli, Ty wiesz wszystko, przed Tobą nic nie ukryjemy, wręcz przeciwnie jest wszystko obnażone przed Tobą. Dlatego też modlimy się, abyś ty przez Ducha Świętego teraz Dotykał nas, przechadzał się, aby nasze serca, nasze usta się otwarły dla Ciebie. Panie, nie chcemy wyjść tacy, jacy przyszliśmy, ale chcemy jeszcze bardziej ubłogosławieni, dotknięci przez Ciebie. Chcemy, aby Duch Święty nas prowadził, abyśmy byli świadomi, w jakich czasach żyjemy. A to, co nas przygniata, tak już też na początku była modlitwa, to, co nas obciąża, abyśmy to mogli złożyć. Gdyż Ty masz o nas staranie, bo tak powiedziałeś, wszelką troskę złóżcie na mnie i chcemy to czynić. Boże, nasz, Ty widzisz, że wiele razy sobie nie dajemy z wieloma sytuacjami z rady. Ja wiem, że Ty dzisiaj chcesz, chcesz dotknąć każdego z nas i dotykasz przez swoje słowo, dlatego modlimy się o siebie nawzajem. Modlimy się i błogosławimy Twoje imię, ale też i siebie nawzajem. 艰苦也没吃。